Polska jest bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem, a Polska Centralna oplasowała się na 5. miejscu najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla firm z branży logistycznej i najemców powierzchni magazynowych. Wyniki roku 2017 całej branży nieruchomości magazynowych w Polsce potwierdziły ciągły dynamiczny rozwój rynku polskiego. Przyrost powierzchni całkowitej w Polsce był prawie 20%, a całkowita ilość powierzchni w Polsce to już prawie 13,5 miliona metrów kwadratowych. W 2017 roku całkowity wolumen transakcji najmu na powierzchni magazynowych w Polsce opiewał na 4,5 miliona metrów kwadratowych, co jest prawie milion metrów więcej niż w 2016 roku. W Polsce od wielu lat najważniejsze rynki to Warszawa, Śląsk, Górny, Dolny, Poznań i Polska Centralna. Te rynki od wielu, wielu lat najdynamiczniej rozwijają się i na tych rynkach mamy największą podaż powierzchni magazynowych, jak również największy popyt. Jednym z największych atutów Polski jest dostępność gruntów inwestycyjnych i ciągle w miarę proste procedury administracyjne pozwoleniowe w porównaniu do procedur w krajach zachodnich, które umożliwiają bardzo szybkie przeprowadzenie inwestycji. Patrząc na naszą działalność na początku roku oraz na aktywność naszych klientów w pierwszym kwartale, jestem przekonany, że dynamika wzrostu na rynku powierzchni magazynowych w Polsce będzie na podobnym poziomie co w latach poprzednich, a na koniec roku łączna ilość powierzchni magazynowych w Polsce przekroczy 15 milionów metrów.